Pani Marszałek. Wysoka Izbo. Zgodnie z konstytucyjnym i ustawowym obowiązkiem przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone przez Kolegium NIK sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku. Jako naczelny organ kontroli państwowej, którego raporty są źródłem rzetelnej informacji o stanie państwa, opieramy się na wartościach i zasadach, których pozostajemy wierni od ponad 100 lat. Bezstronności, rzetelności i oddaniu służbie państwu i społeczeństwu. Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy uchwalonego przez Kolegium NIK i przedłożonego Sejmowi. Wysoka Izbo, Najwyższa Izba Kontroli wykonując swoje zadania zrealizowała w 2020 roku 91 tematów kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Przeprowadziliśmy również doraźne postępowania kontrolne w 63 tematach. NIK zrealizowała łącznie 2007 kontroli jednostkowej, 1629 w podmiotach i sformułowała 4548 wniosków pokontrolnych. Ponadto zgłosiliśmy 122 wnioski de lege ferenda. Do organu ścigania złożyliśmy 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń. Przesłaliśmy też zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Wymiernym efektem naszej pracy są finansowe rezultaty kontroli. Kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa to ponad 345 milionów złotych. Kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa to ponad 136 milionów złotych, a korzyści finansowe prawie 12 milionów złotych. O wciąż rosnącym zaufaniu do Najwyższej Izby Kontroli niech świadczy fakt, że tylko w minionym roku wpłynęło do Izby 5577 skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli. Wnioskodawcami były w głównej mierze osoby prywatne, ale także posłowie, senatorowie, radni oraz organizacje społeczne i związkowe. Po ich analizie aż 209 spraw zbadano i zaplanowano do wykorzystania w ramach kontroli. Szereg innych wsparło procesy projektowania działań kontrolnych, zaś wszystkie zostały poddane analizie i zasiliły bazę informacyjną Najwyższej Izby Kontroli. Wysoki Sejmie, Najwyższa Izba Kontroli w roku 2020 opublikowała i sformułowała o 609 wniosków pokontrolnych więcej niż w roku poprzednim. W sprawozdaniu z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku przedstawione zostały ważniejsze ustalenia kontroli w podziale na 6 obszarów funkcjonowania państwa. W obszarze bezpieczeństwo ekonomiczne państwa NIK kontrolowała m.in. kwestie związane z systemem finansów, stabilnością finansową i systemem podatkowym. Kontrola zarządzania długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych okazała się uzasadniona w związku ze wzrostem obciążeń dla finansów publicznych spowodowanych przeciwdziałaniem epidemii. NIK zajęła się też problemem nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, procedurami zakupowymi prowadzonymi przez te spółki czy gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Poddała też ocenie zarządzanie portfelem kapitałowym i inwestycyjnym Agencji Rozwoju Przemysłu SA i podmiotów powiązanych. Oceniła też stabilność gospodarki i warunki jej rozwoju. Pragnę podkreślić, że w powyższym zakresie NIK od lat monitoruje stan polskiej energetyki i bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce, co w sposób szczególny znalazło swoje odzwierciedlenie w kontroli efektywności wydatków ponoszonych przez producentów energii elektrycznej. Kontrole w dziedzinie transportu skupiały się natomiast na infrastrukturze transportowej, organizacji systemu i rozwoju zrównoważonego transportu. Po raz pierwszy badaliśmy także zagadnienia elektromobilności. W obszarze bezpieczne, sprawne i skuteczne państwo NIK skontrolowała m.in. realizację prac rozwojowych na rzecz resortu obrony narodowej. Istotne
były tematy kontroli dotyczące funkcjonowania służb, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Epidemia COVID-19 determinowała w znacznym stopniu tematy naszych kontroli w dziedzinie ochrony zdrowia i zapewnienia godnego poziomu życia. W tym obszarze badaliśmy zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Oceniając sytuację społeczną, skontrolowaliśmy domy pomocy społecznej czy dożywianie dzieci i młodzieży w czasie epidemii. W obszarach środowisko i klimat kontrole skupiały się na badaniu oddziaływania zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie, wpływie działalności człowieka na przyrodę oraz na ocenie projektów związanych z ochroną środowiska. Najwyższa Izba Kontroli badała też zagadnienia dbałości o edukację, kulturę i dziedzictwo narodowe. Za szczególnie ważny uznajemy problem niedostosowania oferty edukacyjnej do rynku pracy. W dziedzinie badań naukowych NIW wskazała na słabość nadzoru nad realizacją projektów badawczych. Wysoka Izbo, podczas analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej Najwyższa Izba Kontroli uznała w odniesieniu do budżetu państwa jako wartości konstytucyjnej konieczność przywrócenia budżetowi państwa odpowiedniej rangi związanej z jego szczególnym charakterem oraz centralną pozycją w systemie finansów publicznych. Uzasadnieniem powyższego stanowiska było stwierdzenie znaczącej nierównowagi finansowej państwa w 2020 roku, która spowodowana była m.in. planowaniem i dokonywaniem dużych operacji finansowych prowadzących do wzrostu długu publicznego z pominięciem budżetu państwa. Należały do nich w szczególności operacje polegające na przekazaniu w 2020 roku różnym podmiotom obligacji skarbowych i udzielaniu pożyczek zamiast dotacji, które zwiększyłyby wydatki i deficyt budżetu państwa prawie o 30 miliardów złotych. Ponadto o obniżeniu rangi budżetu państwa świadczyć miały także liczne operacje finansowe skutkujące przyrostem zobowiązań państwa, które tylko pozornie nie zwiększały państwowego długu publicznego zgodnie z metodologią krajową. Przykładem takiej praktyki była m.in. emisja obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju SA i Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o łącznej wartości ponad 166 miliardów złotych, których spłata i obsługa jest gwarantowana przez Skarb Państwa. Najwyższa Izba Kontroli z niepokojem obserwuje zatem dalszą dewaluację znaczenia budżetu państwa skutkującą możliwością wykazywania w budżecie państwa dowolnego wyniku, przez co plan ten przestaje mieć istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej państwa. W powyższym zakresie, jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także były minister finansów, pragnę zwrócić uwagę, że budżet państwa jest podstawowym instrumentem rządzenia, a tym samym władzy politycznej, a zatem wyznacza w państwie prawa granice sprawowania tej władzy przez różne organy i agendy władzy publicznej z administracją rządową włącznie. Komisja do spraw kontroli państwowej zaproponowane przeze mnie kandydatów na członków, przepraszam, Wysoka Izbo, Najwyższa Izba Kontroli szczególną wagę przywiązuje do współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Co roku realizuje i uwzględnia sugestie tematów kontroli składane przez organy Sejmu do planu pracy NIK. Wyniki przeprowadzonych kontroli Najwyższa Izba Kontroli prezentuje Sejmowi oraz jego organom i w minionym roku przedłożyła 112 informacji o wynikach kontroli planów doraźnych, 99 informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa, analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
sprawozdanie z działalności NIK w 2019 roku. Pragnę zwrócić uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli funkcjonuje sprawnie i efektywnie, pomimo że Kolegium NIK działa w niepełnym składzie. Duże zaniepokojenie wywołuje fakt niepowoływania przez marszałka Sejmu nowych członków Kolegium NIK, pomimo skierowania przeze mnie 27 wniosków w tej sprawie. Od objęcia funkcji prezesa sześciokrotnie składałem do marszałek Sejmu pisma w celu uzupełnienia składu kolegium. Niestety marszałek Sejmu powołała na członków Kolegium NIK tylko 7 osób. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaproponowane przeze mnie kandydatów na członków Kolegium NIK, wybitnych i uznanych specjalistów z dziedziny prawa oraz ekonomii lub wieloletnich, bardzo doświadczonych pracowników NIK, zaopiniowała negatywnie, bez wskazywania żadnych merytorycznych argumentów przemawiających za taką opinią. Negatywna opinia odnosiła się nawet do kandydata, byłego członka Kolegium profesora NIK, zaopiniowanego 3 lata temu pozytywnie przez komisję. Trudno wyobrazić sobie i zaakceptować w państwie prawa sytuację, w której w związku z ewentualnym niepowołaniem przez marszałka Sejmu członków Kolegium NIK działalność tego organu kolegialnego, a co za tym idzie, funkcjonowanie całej Izby mogłyby być sparaliżowane. Wysoki Sejm, Najwyższa Izba Kontroli to także uznany i ceniony partner międzynarodowy. NIK jest wybierana do międzynarodowych zespołów przeprowadzających przeglądy partnerskie w innych najwyższych organach kontroli oraz z sukcesem startuje w konkursach na audytora zewnętrznego oraz w konkursach na realizację projektu współpracy bliźniaczej Komisji Europejskiej. Jako prezes Najwyższej Izby Kontroli ponownie zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI, skupiającej 50 krajów w regionie oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Ponadto reprezentuję Najwyższą Izbę Kontroli w zarządzie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI, która zrzesza 201 członków na całym świecie. To uznanie dla NIK pozwala mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnej kontroli państwowej na świecie, między innymi poprzez udział w tworzeniu międzynarodowych standardów kontroli. Najwyższa Izba Kontroli przewodniczy także pracą grupy roboczej EUROSAI do spraw kontroli środowiskowych, gdzie prowadzi między innymi międzynarodową kontrolę dotyczącą gospodarowania odpadami plastikowymi oraz podkomisji INTOSAI do spraw standardów kontroli wewnętrznej, gdzie odpowiedzialna jest za opracowywanie tych międzynarodowych standardów. NIK samodzielnie realizuje projekty współpracy bliźniaczej w Kosowie, Jordanii i Palestynie. Projekty takie umożliwiają nam dzielenie się doświadczeniami w zakresie digitalizacji procesu kontrolnego, zapewnienia jakości kontroli oraz zgodności procedury kontrolnej z międzynarodowymi standardami kontroli publicznej, także w celu promowania niezależności i obiektywizmu w kontroli. Aktualnie NIK prowadzi również audyt zewnętrzny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, do realizacji którego została wybrana w drodze otwartego konkursu. NIK ma również swoich przedstawicieli w Kolegium Audytów Zewnętrznych, Mechanizmu Finansowania Operacji Wojskowych Unii Europejskiej Athena, w Komisji Audytowej Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA oraz Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Wysoki Sejmie, miniony rok dla Najwyższej Izby Kontroli to także czas niezwykle ciężkiej i efektywnej pracy w zakresie wdrażania usprawnień organizacyjnych, a także usprawnień procesów kontrolnych. W roku 2020 została przyjęta pierwsza od 18 lat strategia Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021-2024, wraz z którą rozpoczęliśmy tworzenie zintegrowanej platformy wsparcia procesów kontrolnych, aby skrócić czas kontroli w jednostce kontrolowanej, podnieść jakość kontroli, a docelowo zwiększyć jej dynamikę. Strategia zakłada m.in. podnoszenie kompetencji merytorycznych i metodycznych poprzez doskonalenie warsztatu zawodowego kontrolerów, silne wsparcie procesu kontroli technologiami cyfrowymi,
aktualizację metodyki kontroli. Najwyższa Izba Kontroli skoncentrowała się na aktualizowaniu i rozwoju systemów informatycznych, zarówno pod kątem funkcjonalnym, technologicznym, jak i wydajnościowym. Wykorzystywane obecnie systemy umożliwiają obsługę planu pracy NIK oraz zawierają dane dotyczące kontroli i wspomagają oraz monitorują proces kontroli. Od ponad roku przygotowujemy się do digitalizacji procesu kontrolnego w Najwyższej Izbie Kontroli. Projektowany system analityczny i raportowy będzie wspierał pracę kontrolerów, m.in. dzięki wielowymiarowej analizie danych pochodzących z różnych źródeł. Wprowadzamy także cyfrowe modelowanie i zarządzanie ścieżkami przepływu pracy oraz uruchomimy pomiary efektywności procesów kontrolnych. Pracujemy także nad unowocześnieniem metodyki kontroli opartej na aktualnej wiedzy oraz szerszym wykorzystaniu oceny ryzyka, a w opracowaniu pozostaje nowy podręcznik kontrolera, którego odsłania miała miejsce niemal 20 lat temu. W 2020 roku w Najwyższej Izbie Kontroli sukcesem przeprowadzono działania zmierzające do centralizacji wykonywania jej budżetu. Od 1 stycznia 2021 roku budżet Najwyższej Izby Kontroli wykonywany jest wyłącznie na poziomie dysponenta części, co przynosi wymierne efekty zarówno w charakterze finansowym, jak i organizacyjnym. Dokonano centralizacji rachunkowości oraz planowania i realizacji zamówień publicznych. W efekcie tych działań obniżono koszty funkcjonowania NIK poprzez zmniejszenie zatrudnienia w służbach finansowo-księgowych z łącznej liczby 54 do 30 osób. Kolejne oszczędności przyniosła centralizacja planowania i realizacji zamówień publicznych. W wyniku centralizacji nastąpi wzrost efektywności zarządzania finansami NIK, zapewniono pełniejszy nadzór nad procesami wykonania budżetu oraz możliwe było wprowadzenie usprawnień organizacyjnych, co w rezultacie pozwoliło na wygospodarowanie oszczędności, które zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych. Sukcesem zakończyła się przyjęta w strategii koncepcja powołania w Najwyższej Izbie Kontroli nowego Wydziału Koordynacji Kontroli Doraźnej, której jednocześnie towarzyszyła potrzeba uproszczenia procedur w zakresie podejmowania i realizacji kontroli doraźnej. O sprawności działania powołanego Wydziału świadczy fakt, iż w ostatnim roku koordynował on i przeprowadził lub prowadzi 9 złożonych kontroli obejmujących czynności kontrolne w 22 jednostkach. Panie prezesie, bardzo proszę tak do końca się zbliżać, bo już trochę pan czas przekroczył i bo to jest 15 minut, ja przedłużam, więc jeszcze najważniejsze rzeczy i proszę kończyć. Tak. W takim razie, pani marszałek, Wysoka Izbo, ograniczę się już do samej końcówki. Chcę powiedzieć również Wysoki Sejmie, że wszystkie komisje sejmowe, które rozpatrzyły sprawozdanie podobnie jak w latach poprzednich, pozytywnie oceniły działalność i wyniki pracy NIK. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że od 2016 roku Sejm bez podania merytorycznych argumentów nie przyjmuje sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Sytuacja taka jest niezrozumiała i daje podstawy sądzić, że decyzje tej Izby Parlamentu nie są motywowane względami o charakterze merytorycznym, odnoszącymi się do realizacji zadań przez Izbę oraz do rzetelnej pracy oddanym służbie państwu ponad 1600 jej pracowników. W imieniu własnym, kontrolerów i pracowników wyrażam przekonanie, że działania Najwyższej Izby Kontroli dobrze przyczyniają się do usprawniania i ulepszania funkcjonowania państwa i jego organów. Chcę podziękować z tego miejsca wszystkim kontrolerom i pracownikom Najwyższej Izby Kontroli. To ludzie oddani służbie publicznej i kontroli państwowej. Oceniając przedmiotowe sprawozdanie, oceniacie państwo ich ciężką i odpowiedzialną pracę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie prezesie.